Witam serdecznie, z tej strony Iwona Eriksson i dla tych osób, które jeszcze mnie nie znają, powiem szybciutko, że tutaj właśnie na YouTube mam swój kanał, na którym uczę wszystkich robienia na drutach. Znaczy pokazuję różne filmiki z różnymi pomocnymi technikami w robieniu na drutach, a także ścieki. No i oczywiście mam kurs podstaw robienia na drutach dla osób zupełnie zielonych w robieniu na drutach, na którym można się nauczyć od samego początku narzucania oczek, oczek prawych i lewych, przerabiania, wszystko po prostu od początku, co robić, żeby nauczyć się robienia na drutach. Na ten kurs można się zapisać tutaj, albo tutaj u góry, gdzieś tutaj z boku, po prostu tutaj jak się kliknie, to albo tutaj, tu gdzieś wstawiłam ten link. Jak się kliknie, to po prostu się przejdzie do strony, na której można się zapisać na ten kurs. Kurs jest zupełnie darmowy, to jest 12 lekcji. Po tych 12 lekcjach można już przerabiać nie tylko oczka prawe i lewe, oczywiście troszeczkę więcej. Mam także kurs potem dla osób bardziej zaawansowanych, które już znają podstawy, ale które po prostu chcą nauczyć się więcej, nauczyć się robić sweterki, chusty, szale, przede wszystkim ażury, rękawiczki, czapki, takie rzeczy i nauczyć się dużo takich porad, po prostu takich tajemnic robienia na drutach. Wszystko jest w tym kursie i tutaj też jest, tutaj jest link do tego kursu. Jak się kliknie na ten link, na stronie robienie na drutach, kurs nazywa się Dziergać ze zrozumieniem, to się przejdzie do tego kursu i można się właśnie zaopatrzyć w ten kurs. Potem co jeszcze? No tak jak powiedziałam, mimo tych kursów, to tutaj na YouTube jest dużo właśnie takich porad, więc można zasubskrybować na mój kanał, to zawsze co 2 tygodnie przyjdą takie porady na temat jakiejś techniki wykonywania pewnych rzeczy albo po prostu nowe ściegi. I na przykład w ubiegłym tygodniu był taki ścieg, tu jest ten ścieg, można przejść do tego ścieku. A tutaj w ogóle są inne ściegi. Po prostu wejdzie się na taką listę, na której są wszystkie ściegi, które do tej pory pokazywałam. I ja te wszystkie ścieki, które do tej pory pokazywałam, ja mam tutaj wszystkie próbki w koszyczku. Ja sobie zbieram. Jest po prostu sporo tych próbek. Naprawdę. Tu są wszystkie takie próbki, które ja pokazywałam. Także możecie zobaczyć właśnie ten ścieg, który tutaj jest, potem mereszka poprzeczna, taki też pokazywałam, wszystko jest na tej liście, ten ścieg też pokazywałam, zdaje się on był rybie łuski, pokazywałam taki ścieg, pokazywałam fałszywy ściągacz angielski, ten ścieg jest bardzo popularny, na męskie swetry i na czapki, super. I ten ścieg też jest super popularny. To jest ścieg, jak on się nazywa? No widzicie, ja też czasami zapominam. Brioche, w każdym bądź razie brioszka, mówi się brioszka. I potem taki ścieg też pokazywałam. I tego ściegu nie pokazywałam jeszcze, on gdzieś musi być, ja muszę go odkopać, pokazać. I potem taki ścieg był, i taki ścieg był. Tutaj nawet jest troszeczkę szydełkowych kawałków, ale to jest na moim kanale, więc trzeba zobaczyć na mój kanał. I tu jest kolczuga, także i będzie jeszcze więcej. I co jeszcze? No spotykamy się co 2 tygodnie, opowiadam, co się zdarzyło u mnie, co się nie zdarzyło. I w ubiegłym tygodniu, 2 tygodnie temu opowiadałam troszeczkę, właściwie 2 tygodnie temu za dużo nie było, ale przez ten czas, przez te ostatnie 2 tygodnie zrobiłam troszeczkę więcej. Ja nie zawsze mam czas na robienie na drutach, dlatego że ja też robię inne rzeczy. Przede wszystkim zajmuję się mediami społecznościowymi, promowaniem w mediach społecznościowych, pomagam rękodzielnikom promować się w mediach społecznościowych i na przykład tutaj jest ten, tutaj jest link do mojego 2. kanału na temat mediów społecznościowych, tam jest troszeczkę porad z kolei na ten temat. Ja od ostatniego czasu, ja zrobiłam jeszcze jedną próbkę, ja robiłam próbkę z tej włóczki, którą ja pokazywałam w pierwszym odcinku, i wzięłam ten zielony kolor, wzięłam i
To super wygląda. I się oczka idealnie układają. Włóczka jest super, super miła. Tu jest dosyć sporo bawełny w tej włóczce, więc ja myślę, że to będzie super sweterek na lato, taki troszeczkę cieplejszy na takie wieczory. No a w Szwecji, w której ja mieszkam, wieczory są raczej chłodne, latem także, więc będzie akurat. Ten sweterek będzie troszeczkę kolorowy właśnie z tych włóczek, które Wam pokazałam. Próbka już jest. Obliczyłam oczka, już wiem mniej więcej, wiem jak będę robić, ale zanim, mimo wszystko, zanim zacznę ten sweterek, ja skończę chustę. Tutaj jest chusta, którą już robię jakiś czas. Ja nie pokażę Wam, jak wygląda na prawej stronie, to będzie troszeczkę niespodzianka, ale w każdym razie ja dojechałam tutaj do tego punktu i ja potem nie bardzo miałam pomysł, co zrobić dalej. Więc ja dalej przerabiam tym kolorem i tej chusty będzie chyba jeszcze taki kawałek. Rzędy są już bardzo długie, bardzo, bardzo, bardzo długie, więc to troszeczkę wolniej trwa. Ja mam strasznie, tutaj się zaczepiło, strasznie długi drut, strasznie długi. Tu jest początek, tu jest drugi początek czy koniec, po prostu. Dlaczego ja mam taki drut? Powiecie, że nie ma takich długich drutów. No takich drutów długich nie ma. Ale ja sobie połączyłam dwa druty za pomocą... Teraz nie mogę znaleźć. Tutaj jest. Ja przeciągnę. O! Tutaj jest taki łącznik, za pomocą którego można połączyć sobie dwa druty. Tak chociażby po prostu właśnie, że jak się ma dużo oczek, żeby móc rozłożyć sobie tą całą chustę i zobaczyć, jak wygląda. Czy się dobrze robi, czy się jest zadowolonym ze ścieku, nawet czasami, czy się gdzieś błędu nie zrobiło. Po prostu dlatego połączyłam sobie dwa druty, żeby zobaczyć, chociaż generalnie ja nie lubię robić na takich długich drutach. Ja wolę, jak wszystko jest tak razem i się szybko robi, nie trzeba przesuwać na tych żyłkach, ale w tym przypadku chcę widzieć, czy chusta się dobrze układa, czy dodaje wystarczająco dużo oczek, czy po prostu się nie marszczy, czy moje obliczenia są dobre. Dlatego właśnie tak sobie w tej chwili połączyłam. To jest dobry sposób właśnie na to, jeśli się ma bardzo, bardzo dużo oczek, na przykład jakąś chustę się robi. Jeszcze w tym tygodniu ja pokazywałam wcześniej, że ja z takiej włóczki, z tego koloru robiłam skarpety i te skarpety będzie kurs, to jest kurs skarpetkowy, który ja nagrywam. Tutaj są dwa odcinki już na temat narzucania, różnych sposobów narzucania i teraz skarpety są gotowe, są zrobione, tak wyglądają po prostu te skarpety. Tutaj jest pięta ładnie zrobiona, tutaj są palce ładnie wykończone. I będę teraz pokazywać w kursie skarpetkowym, jak robi się te skarpety. Filmy są nagrane, to trwało troszeczkę długo, dlatego, że prawda jest po prostu taka, kiedy się robi na drutach i jednocześnie pisze się wzór i jednocześnie nagrywa się filmy, to po prostu to bardzo, bardzo długo trwa. Może niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, myślą, że a, raz i ciach i to można sobie postawić kamerę i nagrywać, ale chodzi o to, żeby każdy moment dobrze nagrać. Te momenty, które są najważniejsze. I to naprawdę długo trwa. I ja napiszę opis też do tego, będzie opis wykonania tych skarpet, a do tego muszę obrobić jeszcze filmy. Także naprawdę robienie filmów długo trwa. To nie jest tak tylko sobie, oczywiście niektóre osoby nagrają i wrzucają, ale mimo wszystko wrzucenie samego filmu na YouTube też długo trwa, a obrobienie filmu tak, żeby ten film był dobrze zrobiony, żeby pokazywał wszystkie momenty tak jak trzeba, trwa troszeczkę. Także naprawdę miejcie szacunek do tych osób, które pokazują na YouTube swoje filmy, bo to trwa. W każdym bądź razie, skarpety są zrobione i będzie kurs. Ja mam notatki zrobione, wszystkie filmy są zrobione, ja je obrobię i będzie kurs. Jeśli
patrzysz na ten odcinek, już po jakimś czasie, powiedzmy po 2 tygodniach od tej daty, która jest na dole, że ten odcinek był wrzucony, to prawdopodobnie ten kurs jest. I kurs jest link wtedy już po jakimś czasie, po 2 tygodniach do tego kursu skarpetkowego. To będzie seria filmów. Na pewno jest na dole link. Może ja nawet tutaj już wrzuciłam. Ale jak patrzysz świeżo teraz we wtorek, to nie ma tego linku, ale za jakiś czas, jeśli patrzysz już powiedzmy miesiąc po nagraniu tego właśnie podcastu, to link do serii filmów właśnie jak się robi skarpety od góry jest tutaj. Ja zrobiłam te skarpety i będzie też ta możliwość w tym kursie dla tych osób, które będą chciały zaopatrzyć się w opis, w pliku PDF tych skarpet. Dla tych osób, które będą chciały się zaopatrzyć, będzie możliwość w tym kursie na papierze, powiedzmy, albo w pliku PDF do wykonania jeszcze innej pięty. Tutaj jest jedna pięta, a ja w opisie wrzucę link do wykonania jeszcze innej pięty. Także będzie możliwość, żeby po prostu sobie wybrać, jaką piętę zrobić. To jest taka tradycyjna pięta, ale można zrobić pięty na różne rodzaje, także ja jeszcze pokażę inny sposób wykonania pięty. Ale link będzie tylko właśnie w tym opisie skarpet, w którym można się zaopatrzyć. Na dole jest link, albo w tym kursie, gdzieś będzie link, po prostu ja w tej chwili jeszcze nie wiem, dlatego że ja jeszcze nie przygotowałam, przygotowanie takiego kursu trwa, ale gdzieś będzie pokazany link do tego, żeby się zaopatrzyć właśnie w ten opis. I w celu takim, żeby zrobić piętę, to ja robię inne skarpety. Ja wzięłam taką zieloną włóczkę i robię inne skarpety. Te skarpety już powiedzmy są bardziej zaawansowane, dlatego że ja je robię takim ażurowym ściegiem, troszeczkę widać. I po prostu te skarpety są też robione od góry. Od góry potem będzie pięta, będę robić inną piętę. I potem będzie dalej na tej skarpecie także ażurowy wzorek. Także te skarpety będą takie troszeczkę bardziej eleganckie i będzie też możliwość nabycia wzoru tych skarpet, jeśli te skarpety po prostu będą skończone, a będą skończone dlatego, że ja lubię robić skarpety, tylko że ja najpierw zrobię tą chustę, dlatego że ja mam deadline robienia tej chusty. Chusta będzie zrobiona, skarpety też będą zrobione. Ja tutaj robiłam Magic Loopem. Sprawdzę, te skarpety są w ramach kursu robienia na 5 drutach, ale ja tutaj robiłam Magic Loopem, zaczęłam, ale drugą skarpetkę już zaczęłam robić i ja robię ją na 5 drutach. I teraz taka fajna rzecz, bo ja te fioletowe skarpety, ja pokazuję na kursie, że częściowo robię na tych czerwonych drutach, a częściowo robię na czarnych drutach. I te czarne druty to są karbonowe druty, a te druty czerwone to są zingi z Knit Pro. I teraz taka ciekawostka. I te czarne druty są w rozmiarze 2,5 mm i te druty też są w rozmiarze 2,5 mm. Ale ja podczas robienia tych skarpet fioletowych, bo ja też robiłam 2 skarpetki jednocześnie na 2 różnych kompletach, ja zauważyłam, że te czerwone druty już w dotyku po prostu, one są jakby cieńsze. Troszeczkę cieńsze. Dlatego ja mieszałam podczas robienia, że miałam 3 druty czerwone i 2 czarne, albo 3 czarne i 2 czerwone. Po prostu robiłam, żeby mieszać te druty, żeby różne oczka robić na różnych drutach, a nie, że jedna skarpeta będzie robiona na troszeczkę grubszych drutach, a druga skarpeta na troszeczkę cieńszych drutach i potem mi wyjdzie, że jedna skarpeta jest mniejsza. Dlatego ja mieszałam, żeby były troszeczkę równe. Ja po jakimś czasie, ja wzięłam te czerwone druty i ten czarny drut i ja zaczęłam mierzyć, dlatego że są takie miarki do mierzenia grubości drutów, dlatego że nie na wszystkich drutach jest napisana grubość drutów, albo nawet
jak jest napisana, to z czasem te literki się ścierają po prostu, jak się robi na drutach, to te literki znikają, tak jak zniknęły właśnie na tych czarnych drutach i potem się nie wie, w jakiej grubości są te druty. Do tego służy właśnie taka miarka z różnymi otworami i tutaj potem jest napisana grubość drutów, średnica tych drutów, a przy okazji ma jeszcze się obok linijkę, w centymetrach i w calach, żeby można zmierzyć próbkę. I ja mam dwie takie miarki, w tym jest tutaj jeszcze, jest lupa właściwie, gdzie można lepiej policzyć oczka, bo wtedy przez tą lupę te oczka są większe i można wtedy policzyć i tutaj tą czerwoną kreską jest zaznaczone 10 cm albo 4 cale i wtedy tak fajnie można policzyć. Jeszcze taka ciekawostka, ja mam jeszcze jedną miarkę, ale ona gdzieś mi wyszła, ja nie wiem gdzie ona jest. Ja niby mam porządek w moich rzeczach do robienia na drutów, ale ta mi gdzieś wyszła, ja pewnie ją znajdę. Ale mimo wszystko ja zaczęłam mierzyć i najpierw zacznijmy tak. I te czarne druty rzeczywiście są 2,5 mm, nie ulega wątpliwości, ale jak zaczęłam mierzyć te czerwone, to one jakby za lekko wchodzą tutaj w te 2,5 i zmierzyłam na 2,25 i wchodzą na 2,25 z jednej strony, ale z drugiej strony już nie bardzo. I tak troszeczkę czuć nieciekawie, że właściwie druty powinny być, one są 2,5, jest napisane, że są 2,5, ale mimo wszystko wchodzą w miarkę 2,25, ale z jednej strony, a nie, któryś tam drut nie wchodzi. Potem zmierzyłam na tej drugiej miarce i 2,5 jest bardzo luźny i 2,25 właściwie nie można włożyć, wchodzi tylko ten sam czubek, dalej nie można włożyć ani z jednej, ani z drugiej strony. I teraz tak, ta miarka jest oryginalną miarką Knit Pro, to jest ta sama miarka co te druty. Ta miarka jest jakaś inna, ja już dokładnie nie pamiętam jaka to jest firma tej miarki. I się okazuje, że w tej miarce u nich jest inna matematyka. Może nie matematyka, ale po prostu pojęcie miary i 2,25 milimetra jest, u nich jest jakby mniejsze niż tutaj. Ja nie wiem, które jest w rzeczywistości, dlatego że ja bym musiała przynieść takie domierzenia. Mamy gdzieś, mój mąż ma takie właśnie domierzenia milimetrów, taki wichajster, taki klucz, to się nazywa jakoś specjalistycznie, dokładnie już nie pamiętam, po prostu zmierzę. W sumie to są bardzo małe szczegóły, bo to są po prostu setne, dziesiątki milimetra, które mogą różnić, ale właśnie jeśli stanie się tak, że zauważycie, że wasze druty, jeden drut jest cięższy od drugiego, to warto po prostu mieszać, żeby jak się robi czy skarpety, czy coś innego, żeby mieszać różnej grubości druty w ten sposób, żeby mniej więcej całość wyszła prawie równa, a nie tak, że jakąś część robimy na grubszym, potem jakąś część robimy na tym cieńszym drucie i się okazuje, że będzie jednak różnica w grubości albo nie daj Boże w wielkości skarpety. To po prostu wtedy nie ma sensu. Także ten tydzień, te dwa ostatnie tygodnie były u mnie pod kątem robienia skarpet i będzie więcej skarpet. Ja już mam pomysł na następne skarpety. Już nawet sprawdziłam, ile mam w moich pokładach skarpetkowych włóczek i znalazłam, ja mam więcej, ale znalazłam dwie takie fajne skarpetkowe włóczki, gdzie w bardzo fajnych kolorach. Potem mam taką brązową jeszcze włóczkę. Ze skarpetami znalazłam skarpety, które strasznie dawno zaczęłam i już wiem dlaczego odłożyłam, bo one takie coś małe i one też były robione na 2,25, ale chyba powinnam, bo jeszcze mam jedne 2,25 druty, ale chyba właśnie powinnam zrobić je na 2,5 i może dodać nawet kilka oczek, żeby one po prostu były większe.
ale to te skarpetki będą później, będzie więcej skarpetek, kurs skarpetkowy też będzie i to by było po prostu na tyle dzisiaj. Pokazałam Wam próbki, także zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, to będzie za tydzień, będzie jakaś porada na temat techniki albo jakiś nowy ściek, za dwa tygodnie będzie znowu taki podcast, po prostu co tydzień zawsze coś się dzieje na moim kanale, ale tak, co dwa tygodnie są podcasty, a co dwa tygodnie są porady na temat robienia na drutach. Jak nie umiecie robić na drutach, to zapiszcie się na kurs podstaw robienia na drutach. Przez ten kurs już przeszło prawie 4000 osób. Pomyślcie, jest 4000 osób więcej nas, które robią na drutach. Naprawdę super, bo robienie na drutach to jest taka fajna rzecz. I dlatego mój blog nazywa się Drutoterapia. To jest taka terapia. Człowiek odpoczywa, się lepiej czuje, a do tego ma satysfakcję z tego, że zrobił dla siebie coś samodzielnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.